dobry wszystkim, z tej strony Elien. Jesteśmy dzisiaj w naszych kochanych Simsach trójeczkach. Ja mam trochę zachrypły głos, ponieważ źle się czuję, dopiero wstałam. W sensie wstałam rano, ale musiałam sobie uciąć drzemkę niestety, bo strasznie byłam słaba. Więc przepraszam Was za mój gruby i zachrypły głos, ale jest już dosyć późno i wypadałoby te Simsiaki nagrać. No i cóż, dzisiaj mamy niedzielę i zgodnie z planem będziemy cisnąć... Okej. Właśnie słyszę takie tu za ściany. Okej. Chyba nie przeszkadza im to, że nagrywam. Będziemy cisnąć sobie nasze Simsy, w sensie naszą Simkę. Ona jeszcze śpi, bo chyba popolowała ostatnio. Mamy zimę, więc nie bardzo jest gdzie pójść, żeby no nie zmarznąć. No ale dobra. Mamy tak, no nie mamy zbyt dużo pieniążków, więc tutaj komputerka sobie nie kupimy, bo ja bym chciała kupić komputerek najlepiej i w tym komputerku cisnąć sobie szachy na przykład, tak? No ale nie bardzo możemy. Mamy do wyciśnięcia szachy, charyzmę i coś jeszcze było. I logikę, charyzmę i coś jeszcze, nie wiem dokładnie co. Więc trochę mamy do pociśnięcia. Wstawaj, misiu, pysiu, bo nie ma czasu. Ludzie Ci już widzą, a Ty jeszcze śpisz. Już. No, wstajemy. Wstajemy. Jest już godzina 9:00. Kurka wodna. No dobra, nie jest niedziela. Mogę sobie spokojnie pospać. No nie chcę się wstać, nie chcę. Jest zima i w ogóle... No, ja wiem. Dobra. Tam pisaliście mi, że Wy też gracie na najdłuższych studiach, że to jest najlepsze, że dużo osób o tym pisało właśnie. No ja też uważam, że to jest najlepsze. Myślę, że po prostu będziemy sobie dosyć szybko nią grać. Poprawy wygląd. Czy Ty jesteś bardzo głodna? Nie jesteś. Nie jesteś brudna. Dobra. Więc ćwicz przemowy. Będziemy teraz cisnąć przemowy. No i dzisiaj będziemy po prostu ją cisnąć. Bardzo mocno cisnąć. No tak, wiecie, no tak, żeby to jakoś ogarnąć, kupić coś, no nie mam nic z talonem, grać w grę wideo, to zaraz będziesz grała, o kurczę, spokojnie, no jest taka panika, spuść wodę, więc na razie nie będziesz przemów ćwiczyła. A masz umyj ręce, no dobra, to będziesz umyj ręce, trochę przyspieszymy. No i cóż, no zmienił się jej wygląd troszeczkę. Stwierdziłam, że skoro już mamy domek i takim biedakiem aż nie jesteśmy. Serio? Wszystko się zepsuło. Ajajajaj, no napraw, zrobimy napraw, nie mamy z bardzo kasy i też przydaje się taka umiejętność. Ale jejku, no masakra po prostu. Stwierdziłam, że po prostu już takim biedakiem nie jesteśmy, więc trzeba będzie troszeczkę zmienić wygląd. No i ten wygląd jest zmieniony. Tosia, jak Ty się przytulasz do kocysia. Śliczny piesio. Tosia właśnie leży sobie na kocysiu i się przytula do niego. Mimo tego, że jest na słoneczku. Taki dobry Tosia. No, więc generalnie rzecz biorąc, zalało się po łazienki, więc super jest. Ale on sobie to oczywiście wytrzyj kałużę, on sobie to oczywiście posprząta. Bo dlaczego nie? No i słuchajcie, trzeba właśnie ją tutaj zmienić ubranie. W ogóle śnieg padł, no świetnie. Ja potrzebuję iść do parku, halo pogoda. Halo pogoda, potrzebuję do parku, no dobra. Będziemy cisnąć przemowy i będziemy ogarnąć, już dom jest ogarnięty w sumie, przy okazji ona się jeszcze z głodna zrobiła, więc też te przemowy nie pociśnie za bardzo, no bo jest głodna, więc tutaj trochę nam życie utrudnia sprawę, no dobra. Okej, otwórz, weź resztki, jest coś, resztka jakaś, nie ma resztki, zjedz coś na szybko. A, zupa z puszki. W końcu ona będzie biednym studenciakiem i w sumie jest sama, więc no cóż, zupa z puszki rano, super sprawa. Szczególnie w zimną pogodę, to nawet ja czasem lubię sobie zjeść zupę chińską w zimną pogodę, która po prostu gdzieś tam, wiecie, no nie zachęca.
Oj, dawaj. Co to było? Myślałam, że coś tu było, może byśmy coś znaleźli. No dobra, dawaj, dawaj, ciśnij tą zupkę. No i ćwiczymy przemowy. Po przemowach oczywiście, no mam nadzieję, żeby przestało padać, to byśmy poszli po prostu. Logikę koksać. No bo niestety komputerka nie mamy. Trochę kasy zaoszczędziła, no bo tutaj teraz zrobiła wszystko sama. Więc szacun. Posprzątasz, czy mam to kliknąć? No, posprzątasz? A, ty jesteś leser, wiesz. Leser jesteś straszny. Dobra, ćwicz przemowy. No i zobaczymy, to jak jej pójdzie. Zobaczymy, jak jej pójdzie. Muszę jeszcze, wiecie co, tutaj poza nagraniem wejść i po prostu poodbierać nagrody od was, nagrody i prezenty od was, także będę odbierała też i ona się na pewno wzbogaci mocno, bo jednak, nie oszukujmy się, te nagrody, no te prezenty bardzo pomagają. Wiecie co w ogóle, można byłoby... Ale nie wiem, co to daje w sumie, bo można byłoby kupić jej tą teczkę, którą dostają studenci. Dostają studenci. Bardzo mnie pasuje widok cienia palmy i śniegu, no dobra. Palma i śnieg to chyba nie bardzo ze sobą współgra. Ale w ogóle, wiecie, bardzo bym w sumie chciała zobaczyć, czy to coś da, czy może będzie miała jakiś wyższy wynik na egzaminie końcowym, czy końcowym, początkowym. Więc byśmy zobaczyli to, ale to też nie prędko myślę, bo pierwszy trzeba wkuksać logikę, a jeszcze społecznościowe jeszcze, to też trzeba będzie zaraz coś ogarnąć. Niestety społecznościowa się wciska tylko telefonem głównie, więc niestety szkoda. No nic, no dzisiaj będziemy koksać sobie przemowy i trochę mogłoby przyspieszyć. Bo ja potrzebuję, żeby ona się nauczyła czegokolwiek. Ale właśnie to był jakiś bug, ja wtedy tą grę zrestowałam. Pamiętacie, że nie chciało nam iść do góry tutaj nasza umiejętność, nie chciało się wkoksać. Ale ja zrestowałam grę i już było wszystko ok, więc... Mówię, że teraz też jest ok, idzie do góry, więc jest spoko. Jest już prawie nocka, więc jest super po prostu, no świetnie. Tak poćwiczyła, że wcale. Co ty chcesz tutaj, kochana? Co ty tu chcesz? Ty chcesz otrzymać podwyżkę. Wow, 1000 aż. To dynię sobie darujemy. Zobaczymy, czy otrzymasz podwyżkę. Lampki, to nie, bo to się będziemy uczyć. Podjąć kurs umiejętności gotowanie. A, dobra. Dobra. I już od 17, słuchajcie, już księżyc, słuchajcie, świeci, masakra, to jest takie straszne i to nas właśnie czeka. Jak ja nie cierpię zimy, nie cierpię tego krótkiego dnia, nie cierpię lodu, nie cierpię zimy. A patrzcie, pokazuję wam palcem, niby jest już powiedzmy ten księżyc, ale jeszcze tutaj słoneczko, nie, jakby świeciło. No ale to nic, sobie może to tak ma być. Musi... O, jest już ciemno. 18.15. Jej nic nie dolega, więc niech ona koksa te umiejętności. Niech ona koksa te umiejętności. Z tego co wiem, ona potrzebuje... chyba potrzebuje. Może maksymalnie trzeci poziom, więc musimy mieć potem jakieś przyjaciela. No ale tutaj no, przyjaciel przyjacielem, ale się nie napada. Ale no mamy w sumie dwóch przyjaciół, więc będzie ok. Także liczę na taki ten trzeci, czwarty poziom tej charyzmy. Byłoby super. No poza tym na studiach jak będziemy, tam w akademiku, to oczywiście będę chciała jej ogarnąć dalej faceta, tak? Czyli dalej kawalera weźmiemy, kawalera. I pan kawaler będzie naszym mężem, mam nadzieję. Tylko to będzie ten kawaler nie kucharz, a dziennikarz. Ja jednak chciałabym grać dziennikarzem. I ten dziennikarz jest taki bardziej przystępny, taki bardziej taki, no, może nie to, że społeczny, taki no cieplejszy taki jest trochę, tak? Może tak. Bym chciała dziennikarza pograć, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
21:16, telefon nie dzwoni, no nie no, serio. Nie możesz teraz odebrać, koksaj drugi poziom. No w koksaj, szybko. O, jest super, dobra. Odbierz telefon, szybciutko, odbierzemy telefon. Dobra, co tam się... O, przestał dzwonić, świetnie. Cudownie, jaj, idealnie po prostu, dobra. Niech ona się tu pozałatwia, zrobimy tutaj co potrzeba. Jak tam z jej awansem będzie? Może by dostała jutro awans, byłoby super. Okej, weź tutaj ładnie prysznic. Potem tu ładnie sprzątniesz. Tu ładnie sprzątniesz, pójdziesz coś zjeść, czyli jakieś coś dobrego na kolacyjkę. Coś na szybko, jogurt zielonosłony, nie, płatki zbożowe, nie, chleb z dżemem, standardowe stare danie, chleb z dżemem na śniadanie i zupa z puszki na obiad, jaj, no i pójdziemy spać, a potem będziemy szli, słuchajcie, do pracy. Daj nam Boże, żeby dostała awans, byłoby super, jak dostanie awans, to będzie w ogóle super, super. A potem, jeżeli będzie w miarę ogarnięta, to szybciutko poogarniamy jeszcze jej tą charyzmę i będziemy dalej szli ogarniać jej te umiejętności. Na razie te odcinki będą wyglądały właśnie w ten sposób. No jest na razie sama, więc nie jest jakoś super, nie nudno. Także wiecie, no tutaj nic na to nie poradzę, ale potem w akademiku będzie dużo ciekawiej, a poza tym dużo ciekawiej będzie przede wszystkim już z jakimś mężczyzną. W akademiku też można dostać całkiem niezłą kasę za stypendium, więc sprzątniesz? Wow! Co tu jest? Okej. Okay. SMS-a odbierz. Okej, okay, odbierz SMS-a i pójdź spać. Trochę zabawy masz mało, trudno się mówi. No ja wiem. Czemu jest brudne otoczenie? Nie rozumiem, co jest brudnego tutaj. Sprzątni, okej. Okay. A, wiem. Sprzątni. O, czekajcie. Niech nie przegapi. No, przegapi niestety. Przykro mi bardzo, że przegapi, ale trudno się mówi. Dobra, chyba brudnego otoczenia już nie będzie miała. Więc niech szybciutko idzie spać i szybciutko zaczynamy nowy dzień. I jak nowy dzień się zacznie, to będziemy ogarniać jej pracę. Mój pies się wkurzył. Pies się wkurzył, bo może ktoś stoi pod drzwiami i mnie słucha. Nie będę go guszczuła, bo będzie ciężko. O, pan kawaler też teraz poszedł spać. Super. Super. No to takie synchro, nie? Takie na przyszłość. Trochę będą brać ciszej. Ale śnieg pada ciągle. Mój pies nie lubi, kiedy na klatce ktoś się kręci i kiedy ktoś coś hałasuje. Więc jeżeli coś się dzieje, to natychmiast o każdej porze dnia i nocy jest szczekanie. Dobry piesek, tak. O, jak ty się przeciągasz. Widzieliście kiedyś psa, który się przeciąga w taki sposób, że przednie łapy się ślizgają? Jadą, a drugie idą. Tylnie idą i on tak się przeciąga. To jest takie słodkie. Do pracy idziesz, kobieto. Nie śpi. To jest takie słodkie, jak przednie łapy jadą, drugie, a tylnie idą. Także drugie, no tylnie. Tylne idą. Mega słodkie. Dobra, to skoro ona wstała, pościeluszko. W sumie jest najedzona, ale też w pracy sobie zje, to sobie pogląda telewizję. Telewizję poogląda i zobaczymy, co będzie dalej. Come on! O, no nie ma to jak uczyć program dla dzieci, serio? Nie masz niczego innego? Zmień na jakieś coś ciekawszego, no pogoda może nie, świat sportu to nie, tutaj wędkarskie nie, jakieś może supermarkety, no kobietą w końcu jesteś, nie? A Tosiu?
No. Supermarkety są lepsze. O, musimy iść do pracy, świetnie. Ale trochę jej to podkoksało tą rozrywkę, więc spoko. Aktualnie sobie zrobimy tak. O, dobra. O, super. Przebrała się w stare ciuchy. Chyba. Co to jest przybrana? Jakieś stare dresy. No dobra. Chyba dresy. Dobra. Okej, okay, mamy tutaj oczywiście wybór pracy, więc pracujemy dzisiaj ciężko. Gdzie jest moja myszka? Tu jest moja myszka. Ej, no myszko. Co jest myszką? Czemu myszka mnie bagla? Pracuj ciężko, ciężka praca. Więc ciśniemy. Co mi się podoba w Simsach trójkach, czego nie ma w Simsach czwórkach? I co mi się podoba w Simsach trójkach, czego w Simsach czwórkach nie będzie, niestety? To, że cień, który idzie po ziemi, cień domu, czy cień ogrodzenia, którego nie mamy, on idzie tak delikatnie, tak płynnie, a w Simsach czwóreczkach te cienie idą strasznie, strasznie, tak wiecie, o, kółeczko się tworzy, strasznie idą, tak wiecie, tak porwane to jest i to jest strasznie niefajne, bo na to jak czwórka jest o ile nowsza od trójki, to jednak nie oszukujmy się, trójka powinna być bardziej, czwórka powinna być bardziej taka, no, ogarnięta. Kaja Biedak ma zmykałkę do interesów, co przyda się w praktyce, w polityce. O, w polityce. Nie, ja zatrzymaj pracę. Dziękuję, że mam zmykałkę do interesów, ale nie. Nie dziękuję. Fajnie, że mam to powiadomienie. Może akurat będzie spoko i ona, i akurat ona dostanie jakiś ten szybciej awans czy cokolwiek. My sobie pójdziemy, słuchajcie, teraz do parku. No nie jest zbyt fajnie, bo pogoda nie zachęca. Ale tutaj mamy, słuchajcie, szachy. I ona dzięki tym szachom wbije sobie też rozrywkę. Pytanie, gdzie te szachy są? Tu są szachy. Są bardzo śnieżone, ale to nic, my będziemy koksać. Graj w szachy, śnieg jest za pół... Co? Jeszcze raz. Śnieg jest za głęboki. Aha. No dobra, czyli musimy sobie szachy kupić. Po prostu. Tak będzie najprościej. Niestety. To będzie dobre i niedobre, dlatego że no, z jednej strony chciałam zaoszczędzić, z drugiej strony chciałam, żeby dostała jakiś awans i jakoś by było fajniej. No ale dobra. Zobaczmy sobie więc, ile kosztują szachy. Szachy. Najtańsze szachy kosztują 325. No dobra. No to kupimy. A poczekajcie, a to jest jakoś. Czekajcie, to są szachy? Stół jakiś. Nie, to nie jest. To jest jakieś domino. Ja chcę szachy. Dominem, szachy. O Boże, 450. No dobra. Logika 4, dobra. Bierzemy te szachy. Gdzie ja mam je postawić? Ja bym je postawiła gdzieś tutaj po prostu. Tak, w ten sposób. I do tego postawiam jedno krzesełeczko. Po prostu najprościej. O, proszę bardzo. I już. I ona będzie sobie teraz koksać szachy. Będzie koksać szachy, bo trzeba to wykoksać. Dobra. To ciśniemy, zobaczymy, co dalej będzie. Kończy pracę. Ja czekam, aż ona będzie mogła w końcu prowadzić spotkania i będzie mogła na tym zarabiać dużo hajsu. Nie dostała awansu. Dostała awans! Jaj! Super! No i mamy więcej, niż byśmy mieli. Super. Okej. Dostała awans. No i dobra. 480. Wow. Dobra. Okej, ona pracuje teraz 51 za godzinę, od 8 do 14. Okej, super. Czyli krócej, nie krócej, tyle pracuje, co pracowała, szkoda. No dobra. Niech ją podwiozą, ale ma już jakby awans. Chyba otrzymała tą podwyżkę, co chciała, więc jest fajnie. No, co z tą moją myszką dzisiaj, co się nie widzę, sorry. Osiągnąć poziom 5 w karierze biznes. Wow, dobra. Opóźnienie pracy. No chyba Cię popodło, nie ma mowy. Ciśniesz dalej. Spędzać czas z Simką, to jest jej szefu. Ale Ty nie będziesz spędzała czasu z Simką.
No, bo jednak na razie to szachy. Mam nadzieję, że jej to poprawi bardzo kondycję zabawy. Bo jest przepracowana. Więc graj w szachy. Graj w szachy. Dobra. O, jaki cień zostawiła ze sobą, okej. Okay. Takiego czegoś nie było, nie wiem o co chodzi. No co jest? No, aha, musiałeś się przebrać. Teraz już to przebrałaś? O matko, kochana, bo to z pracy, bo to jest studiuj do pracy. No dobra, no to niech sobie gra w szachy. Widzę, że dużo ma tej umiejętności już. I rośnie jej zabawa i jesteśmy w domu. I jesteśmy w domu, słuchajcie. To mi się bardzo podoba, więc będziemy sobie to pokazać. Dzisiaj pójdzie wcześniej spać. No i na tym zakończymy odcinek i tak będziemy sobie troszeczkę teraz ją po prostu koksać. I tak jest zima, więc te szachy, ta społeczna umiejętności, to wszystko ono musi jednak mieć. Aha, może weźmy sobie udział w kursie właśnie z umiejętności społecznych, ponieważ ona nie ma takiej umiejętności. No ale dobra. No i pięknie, jesteśmy w domu, słuchajcie. Coś pięknego. Szachy, no wiem, że to jest śpiąca po bąbelasku, ale to chwilka. No i super, plus 500, bardzo ładnie. Jest godzina 16:58, co ty chcesz, kupić obiekt? Nie. Ty chciałeś spędzać czas, zobaczymy, czy coś się zrobi, jak będziemy gdzieś tam z nią gadać. Mamy, słuchajcie, pięknie, ładnie, dobra. Ona jest bardzo tutaj śpiąca. Ale ja bym nią, słuchajcie, spróbowała wypełnić ten test, chociaż ona ma tylko jedne szachy i dwie tej charyzmy. Spróbujemy nią ten test wypełnić. Zobaczymy, czy ona da radę w ogóle. Zobaczymy, ile uzyska punktów. Nie. Według nie. Podaj mi test umiejętności, dobra. No, come on. Podaj mi ten testik. A potem... No już. Nie krzycz. Jest 17, ona pójdzie się zdrzemnąć. Ja ją potem ogarnę, wiecie, tak po prostu pójdę się ją zdrzemnąć, potem ogarnę ją tak, żeby ona mogła coś, wiecie, podwyższyć swoją higienę, czyli się umyć, ogarnąć rzeczy i tak dalej. I no pójdę nią spać jak zwykle i zaczniemy od nowego dnia. Rozumiem, że ona ma w pracy poziom czwarty. Trzeci dopiero, ojej, no dobra. Dopiero trzeci. No dobra, ciekawa jestem, jak to będzie, jak to wyjdzie. No tutaj w praktyce. Okej, okay, pisze. Strasznie się tutaj przy tym krzywi. W sumie się nie dziwię, bo pisanie testów nie jest niczym przyjemnym. I będziemy kończyć, no troszeczkę wykroczyliśmy poza czas, ale jednak. Okej, okay. 1072, słuchajcie, z 2400. Nie przyznano, bo mam wrażenie, że to jest odnośnie właśnie 1200. Musi być minimum połowa. Ale to jest i tak dużo, że ona ma te 1072 z jedną logiką i dwoma charyzmami. I zero społecznych umiejętności, więc damy radę. Oczywiście proponowane są tylko biznes ten. Rozwiązana krowa biznesu. Dobra, no i to wszystko. My nie będziemy już na studia szli. Użyć telefonu laptopa, nie, dzięki. My nie będziemy na studia szli, bo oczywiście ja nie o to chodzi, żeby tam na studia pójść, tylko chodzi o to, żeby to zrobić ten teścik i żeby po prostu na szybko weźmie prysznic i pójdzie spać. Zobaczyć, ile jej brakuje. Tak? Na razie nie będziemy się pisywać, bo chcemy stypendium, to po pierwsze. Po drugie, chcemy. Nie wiem, jak to jest właściwie, czyli jak dostaniemy stypendium na start, to czy potem możemy się ubiegać o dodatkowe środki u dziekana? Zobaczymy, bo w sumie nie wiem. Książę spełni, super, cudownie. Ojejku, jak ja się cieszę. Dalej jest przepracowana, ale już jest z nią trochę lepiej. Trochę lepiej. 2 godziny, co on tu ma na strójnik? Co to jest? Co to jest? Przygotowanie na studia, wow! Kaja ukończyła swój test umiejętności z emocjami. Czeka na zawiadomienie o przyjęciu na studia oraz pożegnalne uściski. No nie bardzo masz z kim w sumie, bo kawaler tylko ci został. Uściski z najbliższymi. No okej, okay. No nie bardzo masz z kim, a to nic. Dobra, mi się pysie, to ja tutaj się prześpię, że tak powiem. No jeszcze ją ogarnę może pod względem umiejętności, bo pewnie wstanie mi, bo jest 18, więc sorry, ale nie.
Więc pewnie na jakieś 3-4 godzinki jeszcze z nią pogram. No i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapy się w górę i do zobaczenia w następnym odcinku The Sims 3. Jeszcze nie na studiach. Jeszcze nie. Ja Wam muszę to pokazać, po prostu muszę Wam to pokazać. Wstałam nią o 22.07, jakoś tak mniej więcej siadła do tych szachów. Chwilę posiedziała, zadzwoniła do niej pani Danuta, czyli cała jej szefowa, po 22.00, słuchajcie, nie wiem o co chodzi. No ale dobra, po czym gadają chwilę, gadają sobie same. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, mi zniknęło to spędzanie czasu z nią. Okej, okay. Ona tylko z nią gada przez telefon, ale to jest spędzanie czasu, więc spoko. No i gadam sobie, gadam, słuchajcie, no fajnie, fajnie, nie? Super, super. I nagle słyszę muzykę. Mówię, co jest? To tutaj jest jeden nieboszczyk. Ja patrzę, tu jest drugi nieboszczyk oczywiście, ale on sobie śpiewa. On po prostu sobie śpiewa. I to jeszcze jak? Po prostu nie wiesz. Nie wierzę, co tu się właściwie dzieje. Przecież to jest jakaś masakra. Czy jak ja włączę sobie teraz... co to jest? Oglądaj, no nie, no sorry, ale nie. Może teraz na przykład... Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Czyli ja mogę sobie zrobić normalnie mu zdjęcie, tak? Mogę mu tak... O, czekajcie, no nie mogę za bardzo. What the hell? Wyciągnął sobie własny ten i po prostu zaczyna śpiewać. No szkoda, że jeszcze ten prompter, nie, to nie jest prompter, tylko... Boże, jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Nie jest zielony. No, generalnie rzecz biorąc, po prostu cudownie. Więc cóż, no, ona sobie tutaj pięknie, ładnie będzie grała w szachy przy akompaniamencie pięknego śpiewania, pięknego zombiaka, który, no, jak go użyłem, to był przystojny. Okej, okay, więc do zobaczenia w tym pięknym klimacie. Pa, pa!